teraz teatrzyk biograficzny Bo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel i jest to taki pierwszy, nie wiem, odcinek pogadankowy wszechczasów na tym kanale. I o czym będziemy dzisiaj gadać? No, jeżeli jeszcze tego nie zauważyliście po wyglądzie wyglądzie tego filmu, to będziemy dzisiaj gadać o Sonic Mania. Otóż bardzo dużo newsów i w sumie moich własnych opinii wynikło już z trailerów, z różnych innych źródeł do Sonic Mania i innych takich rzeczy. Po prostu chciałem o tym pogadać. Chciałem jeszcze tu Michała załatwić, ale no niestety nie pykło i musimy się obejść bez niego. Może, nie wiem, jakiś kiedyś zrobię inny odcinek pogadankowy o Sonic Mania i zaproszę Michała aka pomidorowego.pl i będziemy gadać o czymś, na przykład o Project Sonic 2017 albo znowu o Sonic Mania. Ale tak, no jeżeli nie wiecie, czym Sonic Mania jest. Sonic Mania jest to jedna z dwóch gier zapowiedzianych na 25-lecie Sonica, która zostanie wydana w przyszłym roku, w 2017. I jest to dwuwymiarowa gra, która jest tak jakby kontynuacją ery Genesis, czyli Sonic 1, 2 i 3 i Knuckles. Brana przez wielu fanów jako prawdziwy Sonic 4, osobiście przeze mnie też. I to, co tutaj widzicie, to jest render, który przedstawia animację z trailera z Sonic Mania. Było to zrobione przez sam Sonic Team na okazję 500 tysięcy followerów śledzących na Twitterze. Więc ja to lekko zrealizowałem i teraz używam mojego filmiku, o Jezu, ale kradnę wszystko. Ale tak, wiele newsów się zrobiło o tej grze. Sam Christian Whitehead, jak i dowódca, no tak nazwę to dowódca, Sonic Team, powiedział, że po prostu w grze będzie więcej tych zonów, poziomów odnowionych niż oryginalnych. You have a question. Yeah, I got from the chat. So, will there be more new levels than old? That's something we are prepared to talk about. I don't think we are ready to comment on what the ratio is. Yeah, right? Not yet. I think so. The classic levels is more than new levels. So maybe. But come like yeah, classic levels. All classic levels with reimagined, so redesigned for the Mania. And so, it feels like a new stage. Yeah. And I think it's an important thing to note, like when you. Co według mnie, nie wiem, czy to jest dobre czy złe, ponieważ już to mieliśmy. Mieliśmy już odnowione poziomy. Sonic Generations to nie było aż tak dawno temu. To powiedzmy, że produkcja nad tą grą zaczęła się rok temu, czyli 2015. 4 lata temu Sonic Generations wyszedł, gdzie były odnowione poziomy. 4 lata. Ale wiem, hype, bo to po części są i nie są nowe poziomy. Znaczy, są i nie są stare to poziomy, bo są bądź co bądź odnowione. Ale jak widzieliśmy po gameplayu z Green Hill Zone, to ta główna ścieżka się w ogóle nie różni od oryginalnej. Także tak. Ale w każdym razie jest nadal Green Hill Zone to większe. I tu się moje pytanie nasuwa. Jak ta gra będzie wielka? Bo zaznaczyli, gra będzie wielka. Więc co znaczy wielka? Właściwie, bo nie wiem, że światło jest do dupy, ale no nie chcę mi się zapalać, żeby lepsze światło. A jest teraz za chmurno. Mam fajną koszulkę, przyszła mi niedawno. Super Sonicem, Super Silverem. Nie było super shadowe. Fajnie by było. Ale tak, w sumie Soników nigdy za mało. Tak. Powiedz, ile Sonic Knuckles miał. Sonic 3 Knuckles miał poziom. Uważ, sprawdzę. Sonic 3 Knuckles level.
chyba coś koło 15 poziomów, coś w tym stylu, grafika. Dobra. Bo nie chcę mi się liczyć i przypominać, bo bym pewnie wyszedł na głupkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, trzynaście, czternaście. 14 poziomów. Miał Sonic 3 & Knuckles. Mówią, że gra jest duża. Nie porównali jej do niczego. Zakładam, że gra będzie miała dwa razy tyle poziomów. Bo Sonic 4 pozostawił nam z 8 poziomami. 8 poziomów, to jest bardzo mało na grę. Tak, Sonic Generations miało 9 tylko. Co mnie boli, nie liczymy bossów. Tutaj. Ale wracając. Osobiście uważam, że będzie ich około 28-30. O, taka okrągła liczba. Że będzie około 30 poziomów w Sonic Mania. To jest tylko moje zgadywanie. Chociaż w zeszłym roku, bo w ogóle śmieszne, że dzisiaj, czyli sobota, tak nie wiem dlaczego, ale przejrzewałem sobie moje stare posty na Facebooku na mojej stronie i po prostu znalazłem wpis, w którym mówiłem o Sonic 20, o 25th Anniversary, że zapowiedzą coś na rodzaj Sonic 5, że będzie miał klasycznego Sonica, że będzie to coś na rodzaj Sonic 5 i po prostu jak to zobaczyłem, to ja takie, o kurde, przewidziałem Sonic Manię. To było tak, przewidziałem Sonic Manię. Więc możliwe, że moje prognozy się znowu sprawdzą. Nie mówię, że nie. Fajnie by było. I dlatego pod koniec tego materiału będziecie mieli dodatkowy jeszcze materiał, czyli 10 poziomów, jakie chcę widzieć odnowione w Sonic Mania. Jeżeli chodzi o... No bo nie wiem dokładnie ile tych poziomów jest, więc po prostu wybiorę taką bezpieczną liczbę poziomów, czyli 10. Bo może ich być, nie wiem, 15, może ich być tyle samo co tutaj. No w sumie to 14-15 nie za dużo różnicy robi, ale dobra. Więc nie wiem ile tego może być, ale może ich być więcej, może ich być mniej. Osobiście bym wolał, jakby było więcej, bo przynajmniej lespie byłby długi z Sonic Mani. No nie wiem. Były też zapowiedziane Shilly nowe i w ogóle będziecie mieli cięcia, gdzie dokładnie to było mówione i dokładne screeny tweetów, na przykład Whiteheada, o tym jak pisał, że Sonic Mania ma więcej poziomów oryginalnych odnowionych. Odnowionych ma więcej niż oryginalnych. Ojej. I zostało też powiedziane, że ktoś chce się zająć portem Sonic Mania na 3DS-a. Jakaś firma chce się zająć też Sonic... Były w ogóle też... wywiad. Wywiad był z... No z jakąś dziewczyną, która też się zajmuje Sonic Manią. Prawdopodobnie marketing, znając życie, ale no dobra. I po prostu powiedziała, że jeszcze nie może nic powiedzieć o platformach Nintendo. Została zapytana, dlaczego Sonic Mania nie idzie na platformy Nintendo. Ona powiedziała, że nie może tego powiedzieć. Nie może powiedzieć nic o Sonic Mania i Nintendo. Możliwe to jest, że jakiś, wiecie, spór był między Nintendo a Sega, jeżeli chodzi o Sonic Manię, ale sądzę, że nie o to chodzi. Chodzi po prostu, że nie wiem, jakiś hype podbudować, że nie wiedzą, o kurde, muszę kupić peceta dobrego, albo nie wiem, albo PS4, albo Xbox One. O kurde, co ja mam zrobić? Nie. Sądzę po prostu, że nikt w firmie, czyli Pagoda West, Headcanon i Christian Whitehead, nie znają się po prostu na developingu na Wii U i 3DS-a. Już nie wspomnąc o NX-ie. Chociaż Sonic Team ma developerski unit NX-a, bo skoro już w produkcji jest Project Sonic 2017, prawdopodobnie jest od dłuższego czasu, zakładam, że 2-3 lata, to muszą mieć development kit. Więc...
Nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, o co tu chodzi, ale ktoś się zgłosił właśnie do Segi, że chciałby zrobić port Sonic Mania na 3DS-a. Nie wiem, jak to się... jak to skąd wyjdzie. Fajnie by było, gdyby Sonic Mania wyszło na 3DS-a. I wtedy Sega musi wydać też Sonic Mania na Vita. Bo normalnie Vita... Nie wiem, co Sega ma z Vitą, że nie wydał ani jednej gry z Soniciem na Vita. Znaczy, tak, zaraz ktoś pewnie przyjdzie. A Sonic and Sega All-Stars Racing Transformer to co? Gówno. To nie jest gra z Soniciem. Gra, która ma w sobie Sonica, ale to nie jest Sonic. To nie jest gra z Soniciem. Nie wiem, jak to może zabrzmieć, ale uwierz mi, to ma swój sens. Ja naprawdę creepy wyglądam tak bez światła. Nie zapalę przecież światła. Może podjaśnię jakoś kamerkę? Tak w sumie co? Tak bez większego... Wiecie... O, jest ogromny. I... Okej. Wow! Okej, to mamy dobry pomysł. 40? O, tak znacznie lepiej jest. Kamerkę mam brudną. Kamerkę mam brudną. Nie no, dobra. Już zostawiam tak. Tak jest mniej więcej dobrze. Co jeszcze było zapowiedziane? Było potwierdzone, że tylko te trzy postacie będą, czyli Sonic, Knuckles i Tails. I przez co ludzie się bardzo boją o... Amy, Metal Sonica, no doktora Eggmana, to zbyt się ludzie boją, bo wiedzą, że będzie tam, bo w sumie te dwie kule jako boss były, czyli Eggman potwierdzony, tudzież Robotnik, więc nie wiem, bo niektórzy też spekulowali, że o może pojawi się ten prototypowy Sonic, ten królik, o, może Mighty powróci, o, może Ray the Squirrel powróci, bo w sumie jeszcze gadali o tym na streamie Segi. Bo z Sega, w sumie to ci od community. No, Aaron Weber, ktoś tam jeszcze, nie wiem. Nie bijcie mnie za to, nie wiem, jak ci się ludzie nazywają. Znam tylko Aarona Webera. I zrobili stream pokazując Sonic Manię, dokładniej, trochę już w szczególności Studiopolis. Zone, który jest nahypowany, bo ta muzyka jest nahypowana. Po prostu... Później przyszedł Takashi Iizuka. Po prostu. Bo to było w samej firmie, żebyście mnie źle nie zrozumieli, że Aaron Weber ze swojego domu streamował Sonic Manię. Nie. Po prostu to było w siedzibie Segi, dokładnie Sonic Teamu, w Ameryce. I po prostu tak, o... Takashi Iizuka. Jeszcze lepsze, bo zapowiedzieli też koszulki z fan klubu. Takashi Iizuki, nie no, to było dla mnie epickie. Na pewno kupię taką. I no właśnie, Takashi Iizuka mówił o Sonic Mania. Mówił to tylko pytanie o Sonic Mania. Był też o Project Sonic 2017, ale po prostu powiedział, że nic nie może powiedzieć, tyle. A wracając do Sonic Mania, też został zapytany o demo gry. Powiedział, że po prostu nie jest jeszcze tak dobrze dokończona, żeby można było wypuścić demo. Sądzę tutaj po prostu o to, żeby nie wyciekło... Wiecie, że dadzą demo bardzo wcześnie, przed zaglądaniem do niego zbytnio. Na drugi dzień w internecie. O, Hydropolis jest w Sonic Mania. Zostało znalezione w plikach. Hydropolis. Co tam jeszcze, nie wiem, Casino Night, Stardust Speedway zostało znalezione w plikach gry. O jeny! I cała zabawa zepsuta. No i cała zabawa zepsuta po prostu. Więc widzę, że Sega nie chce zrobić tego samego błędu co Sonic Generations, gdzie na serio nie zaglądali w ogóle do demo, zostawili rzeczy z Sonic Unleashed jeszcze. I po dwóch dniach ludzie już wiedzieli, co będzie w grze. Po dwóch dniach ludzie już wiedzieli, jakie będą zony i co dokładnie będzie w grze. Więc to było niemądre i dlatego podoba mi się, co Sega robi teraz. Znaczy Sega, Sonic Team.
Christian White. To jest właśnie nagrywanie na spontane, że nie wiadomo czasami o co powiedzieć. Co jeszcze tam było zapowiedziane, jeżeli chodzi o Sonic Mania? No były też tam powiedziane jakieś supery, typu, że różne... A! Właśnie najważniejsze, że teraz mi się przypomniało. Zostało też powiedziane, że ma być jakiś nowy przedmiot. No, I don't think so. So, but there's a new item. There's a new item in the Sonic Mania. Oh, and then maybe we'll find out what that new item is later, yeah? Yes. Yeah, not announced yet. Oh, okay. Okay. So, something to look forward to, guys. You're teasing the stream now. You're like, we got new stuff. I can't tell you what it is, but trust me, it's in there. It's pretty cool. Please look forward to it. Awesome. Let's take one or two more questions, and then we'll have to sign off for the test stream. Let's see. Kolekcjonerski przed. Dokładnie wam przybliżę sytuację, bo prawdopodobnie mieliście już klip. Takashi Iizuka został poproszony, znaczy poproszony, dostał pytanie na streamie, czy powrócą Super Szmaragdy. Jak ktoś nie wie, to Super Szmaragdy były jedynie przedstawione w Sonic 3 & Knuckles, gdzie po zebraniu ich mogliśmy zamienić się w Hyper Sonica, czyli najbardziej opecką przemianę Sonica ever, ale to mniejsza z tym. I powiedział, że nie powrócą Super Szmaragdy, a raczej nie sądzi, żeby powróciły, więc może Hyper Sonic powróci, ale to wtedy oznaka, że Super Szmaragdy będą kanoniczne, tego bym nie chciał. I powiedział, że będą nowe kolekcjonerskie przedmioty. Zakładam, że to jest coś na rodzaj Super Szmaragdy, czyli że Szmaragdy Chaosu i coś jeszcze będzie do zbierania w grze. Mam nadzieję, że to nie coś w stylu Sonic Lost World, Sonic Boom i Sonic Generations, gdzie jest w sumie Sonic Colors i Sonic Unleashed. Coś jeszcze? Sonic Advance chyba. I 3. I Sonic 4. Jak są pierwszy i drugi. Coś jeszcze? I Sonic Rivals 1 i 2. Czyli że po prostu tylko żeby zebrać na danym poziomie jakieś pierdółki, żebyśmy mieli 100%. Tego bym bardzo nie chciał. Ponieważ bardzo tego nie lubiłem i zwykle nie przywiązywałem do tego uwagi. Co ewentualnie Sonic Generations, ale to dlatego, że lubię tą grę i po prostu ją wyprocentowałem. Osobiście sądzę, że to naprawdę będzie coś na rodzaj Super Szmaragdów i Sonic może zyskać kolejną transformację. Ile to już było? Dark Spine Sonic, Excalibur Sonic, chociaż to się trochę zbytnio nie liczy, bo po prostu zostało zbroje. I tyle. Super Sonic, Hyper Sonic, Werehog. Co jeszcze tam było? Dark Sonic, ale to nie jest kanon. Jeszcze było? Chyba już nic nie było. Pamiętałbym. Więc tyle było tych transformacji. Jak jeszcze dojdzie kolejna, to ja już nie wiem, ja odpadam. Ale szczerze powiedziawszy, to nie byłoby takie głupie. Bo nowa transformacja dla Sonika, nowe takie rzeczy do stworzenia w tej grze. Wiecie, lepszy design poziomów na przykład. Który umożliwiałby akurat w tej przemianie. Chociaż w sumie Super Tails mógłby powrócić. To było dobre. Fajnie było. Aż się teraz tak w sumie zastanawiam też, czy Super Tails i Super Knuckles powrócą. Bo Super Sonic to jest praktycznie gwarantowane, że Super Sonic powróci grywalny w poziomach, ale... Ale co z resztą postaci? Sądzę, że Knuckles jeszcze będzie miał, ale z tej strony nie jestem pewien. Bo nie pamiętam, czy już to Yuji Naka powiedział, czy Takashi Iizuka kiedyś. Na pytanie, dlaczego Tails nie może się zmienić przy pomocy normalnych szmaragdów swoją super formę, powiedziano po prostu, że jest za młody. Co osobiście uważam, że jest głupotą kompletną. Ale no dobra. A to jest Classic Tails.
znajomy, kto ma tyle samo lat. Nadal nie będzie się mógł zmieniać przy pomocy zwykłych szpon. Takie trochę by to nie było fajnie. Osobiście bym tak powiedział. Nie byłoby fajne. Dobra, ale co jeszcze? Zostały wypuszczone teamy na 3DS-a, ale to już do innej dyskusji, bo to już jest akurat moja teoria do Sonic Project 2017 i tu już chyba wezmę Michała właśnie do Project Sonic 2017. Więc jeżeli to oglądasz, to proszę się odezwać do mnie, bo byśmy jeszcze tak szybko nagrali, może jeszcze w tą niedzielę. Dobra. To chyba tyle. Wszystko, co powiedziałem o Sonic Mania, co zostało zapowiedziane, potwierdzone, może tak. Nie wiem, aż jeszcze zobaczę Twittera, czy coś jest jeszcze nowego w Sonic Mania. Może coś być, po prostu teraz to wyszło, jak nagrywam ten film. Byłoby w sumie to fajne. Jakbym tak nagrywał film i nagle... O! Sprite na Chris'a i Tails'a. Ale bym się śmiał, tym na pewno się tak stało. Chyba nic nie zostało zapowiedziane a propos Sonic Mania. Nic takiego. No ale cóż, no to chyba byłoby na tyle. W tym pierwszym takim odcinku pogadankowym. No cóż, dziękuję wam za oglądanie lub wysłuchanie. Jak sobie woliście. Na pewno w następnym odcinku będę, jak kiedyś powstaną jakieś już następne odcinki, to będę zapraszał kogoś do rozmowy. To nie jest praktycznie rozmowa, tylko moje zwykłe teoryzowanie na temat rzeczy. Na razie cześć, papa, no i zapraszam was na ten materiał, który się zaraz pojawi, czyli 10 moich poziomów, które chciałbym widzieć w Sonic Mania. Nie będzie znam mojego głosu, bo głos wokalista podobnie. Więc... Papa!
We'll be right back.
Thank you.